Bartek, trudny wieczór dziś w Warszawie dla nas. Wiadomo, jak ważny to był mecz, biorąc pod uwagę sytuację w ligowej tabeli. Jak możesz tak na gorąco skomentować ten mecz? No, trudny to był mecz. Przede wszystkim spodziewaliśmy. Wymagaliśmy od siebie więcej dzisiaj i nie do końca to po prostu pokazaliśmy. Legia zagrała solidne spotkanie i wygrała, i gratulacje. No, myślę, że ciekawe było spotkanie dla widzów i cieszymy się z tego, że mieliśmy taką serię, jaką mieliśmy, bo to duża sprawa i teraz po prostu musimy się skoncentrować, żeby zacząć nową serię już w weekend, a teraz przed nami jeszcze spotkanie pucharowe, które też chcemy wygrać, żeby móc się zrewanżować na Stadionie Narodowym, także wszystko przed nami, jeszcze nie zwieszamy żadnych głów. No, dzisiejszą walkę przegraliśmy, ale wszystko nadal jest w naszych rękach i gramy dalej. No właśnie, trener też powiedział, że bitwa przegrana, ale wojna i walka trwa dalej. No to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy dwa słowa o kibicach. Rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o kibiców Rakowa na wyjeździe. Wiadomo, dzisiaj jest smutek, bo przegrywamy, ale na boisku było ich słychać. Czuliście to wsparcie medalików? No tak, fajna, super atmosfera ogólnie na całym meczu, bo to jednak po to się jest też piłkarzem, żeby właśnie w takich meczach grać, takie mecze rozgrywać przy takich emocjach, bo jednak czuć było już przed meczem te emocje, że to spotkanie naprawdę, myślę, że cała piłkarska Polska żyła tym meczem, więc fajnie, no szkoda, że dzisiaj trochę tego, może nawet nie unieśliśmy, tylko że po prostu nie zgarnęliśmy tego wyniku, który chcieliśmy, czyli zwycięstwa, ale tak jak mówię, no wszystko jeszcze przed nami, a tym kibicom, którzy dzisiaj tu nas przyjechali i dopingowali, chciałem przyjechać i wszyscy podziękować, bo naprawdę i było ich słychać i była super atmosfera i po prostu oby tak dalej, żeby takie mecze właśnie takiej jakości przy tylu kibicach grać dalej. A ja dziękuję Ci za rozmowę, walczymy dalej. Dzięki.